Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym nowym budynku administracyjnym. Do budynku w tym momencie dostajemy się od strony północnej. Mamy tutaj podjazd dla osób niepełnosprawnych. Można się również do budynku dostać od strony południowej, z drugiej strony wejścia. Jesteśmy w pomieszczeniu dwukondygnacyjnym, dodatkowo wyposażonym w ładną wykładzinę. I stąd jest wejście bezpośrednio do pionu windowego. Wchodząc na parter, na parterze mamy Gminny Ośrodek Kultury i tylko dwa pomieszczenia związane z Urzędem Gminy, po to, żeby ułatwić Państwu jako mieszkańcom korzystanie z tego budynku. Zaraz po lewej stronie dwa pomieszczenia dla kasy. Pierwsze pomieszczenie, jak widzicie, jeszcze jesteśmy w trakcie przygotowania, gdzie pracownik wchodzi, i drugie pomieszczenie, gdzie jest kasa. I już widzicie, jesteśmy przygotowani do tego, żeby przyjmować wszelkiego rodzaju płatności. Dalej mamy strefę biblioteki gminnej i to jest zaplecze dla pani z biblioteki. Drugie pomieszczenie, gdzie będzie mogła już przyjmować mieszkańców, i główna sala biblioteki, gdzie będą regały, gdzie będzie główny skład biblioteki. Wejście dodatkowe z biblioteki jest z zewnątrz, także czy będzie mogła być czytelnia pod chmurką, ewentualnie w godzinach wieczornych też będzie można dostać się do biblioteki i skorzystać z usług naszej biblioteki. Przechodzimy na drugą stronę. Tutaj dwa pomieszczenia administracyjne. Pan dyrektor będzie w pierwszym pomieszczeniu i w drugim pomieszczeniu pani inspektor tutaj. Gminnego Ośrodka Kultury. Instruktor. Dziękuję bardzo. I przechodzimy dalej. Pierwsza sala prób. Na dzisiaj, na otwarcie, wstawiliśmy pewną rzecz związaną z tym budynkiem. To jest jedno z 24 krosen, które były w tym obiekcie, gdzie one tutaj pracowały. Także dzisiaj będzie można zobaczyć również wystawę rzeczy, które były produkowane w tym budynku, w tej starej części naszego budynku CPI. Był to Zakład Twórczość Mazowiecka. Przechodząc do drugiej części budynku, zaraz przy wejściu mamy kancelarię, gdzie będzie można składać dokumenty, żeby nie trzeba było wchodzić na górną część kondygnacji, czyli bezpośrednio tutaj będzie można te dokumenty składać. Sala prób, kolejna sala prób dla Gminnego Ośrodka Kultury, kolejne pomieszczenie, które będzie wykorzystywane przez Gminny Ośrodek Kultury, czy jako sala prób, czy jako zaplecze, bo tych dokumentów jest tutaj bardzo dużo. Natomiast jest to płynne też przejście. Jak Państwo widzą, jeszcze trwa remont, ostatnie tutaj czyszczenie dokumentów, także firma tu zrobiła sobie teraz część administracyjną. Przechodzimy do pomieszczenia socjalnego oraz zaplecza dla naszej sali widowiskowej. Jest przejście z drugiej strony, tak żeby można było wykorzystywać te pomieszczenia w każdą stronę. Wejście na główną salę też jest z boku, także możemy dostać się w dwojaki sposób. Po drugiej stronie, jak tutaj Państwo zobaczą, jest kolejne pomieszczenie, sala prób. Jednocześnie jeszcze dzisiaj dość sporo tej rzeczy. Jednocześnie będzie to również szatnia dla naszej sali widowiskowej i serwerownia na sali widowiskowej. Nasza sala widowiskowa do 150 mieszkańców. Na tej sali w tym momencie się znajdujemy, jak Państwo widzą, wyposażona w pełni, tak jak ona to powinna wyglądać, ale może od tej sali nie będę się dużo rozwodził, ponieważ Państwo ją w tym momencie widzą. To, co jest ciekawe, za salą, bo tego Państwo nie widzą. Na salę są dwa wejścia, tu jest drugie wejście z tej strony, ale tu jest jeszcze pomieszczenie gospodarcze. Pomieszczenie, gdzie znajduje się jednostka grzewcza, czyli pompa ciepła na cały budynek, także takie małe urządzenie ogrzewa mam cały budynek. Zbiorniki buforowe, podłączenie wody, także taka część typowo techniczna. I jeszcze mamy na drugiej
kondygnacji też, pomieszczenie techniczne. I część związana z fotowoltaiką, akumulatory i typowe pomieszczenie techniczne. Zapraszam Państwa na pierwszą kondygnację. Szanowni Państwo, weszliśmy na pierwszą kondygnację naszego nowego budynku administracyjnego i kierujemy się w lewą stronę. Część wejściowa przez dwie kondygnacje. Po drugiej stronie mamy zostawioną przestrzeń, część wizualna, gdzie będzie można zrobić kącik dla dzieci. I po lewej stronie mamy serwerownię. Obok serwerowni jest wejście do, jest informatyk. I też to wejście do serwerowni od informatyka. Poproszę Panie Radku o otwarcie naszej serwerowni. Czyli tak naprawdę serce całego urzędu. Dwie szafy, gdzie wszystkie kable muszą dojść i wszystkie kable muszą być pospinane. Przechodzimy dalej. To pomieszczenie będzie dla osoby sprzątającej, także tutaj będzie miała swoje zaplecze. Na każdym piętrze, tak jak tu już wspominałem, jest pomieszczenie socjalne dla pracowników. To też wymóg sanepidu. I znajdujemy się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pierwszy pokój, pokoje dwu-, trzystanowiskowe dla pracowników, ewentualnie dla jakiegoś stażysty. Po środku pokój pani kierownik, Pani Małgorzaty Choreckiej, także też wreszcie GOPS będzie miał ściany w porównaniu z tym, co ma obecnie, gdzie ściany stanowią szafy, gdzie nie ma żadnej intymności, jeśli chodzi o te sprawy socjalne. Także tutaj kolejne pomieszczenie i wewnętrzne przejście do czwartego pomieszczenia, które też będzie na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Także na pierwszej kondygnacji na samym końcu korytarza, na wschodniej części będzie GOPS. Przechodzimy do kolejnych pomieszczeń. Tutaj rezerwowe pomieszczenie jeszcze dla GOPS-u na dokumentację, takie sprawy bieżące i dwa pomieszczenia, referat usług, referat infrastruktury i usług komunalnych, także dwa pomieszczenia obok siebie. I tutaj drugie pomieszczenie. Szanowni Państwo, zapraszam do drugiej co do wielkości sali w nowym urzędzie. Sala ślubów, która musi być dostosowana już do takich potrzeb, które powinny być. W tym momencie ślub odbywały się w moim gabinecie, a tutaj widzicie, to pomieszczenie jest znacznie większe. Będziemy mogli go również wykorzystywać na posiedzenia komisji, na posiedzenia małych sesji, czy też na narady dla sołtysów. Sala ma jakby dwa oddzielne drzwi, z jednej strony wejście, z drugiej strony wyjście. Szanowni Państwo, już na tej kondygnacji mamy trzy toalety, damska, męska oraz dla niepełnosprawnych. Także na wyższej kondygnacji mamy taki sam układ tych pomieszczeń. I na końcu mamy Urząd Stanu Cywilnego, czyli tutaj wszelkiego rodzaju dokumenty, które Państwo załatwiają w tym momencie przy sekretariacie, będą Państwo Pani Izy załatwiać właśnie w tym pomieszczeniu. Obok tego pomieszczenia będzie Pani Iza miała swój skład na te stare dokumenty, tak żeby one były oddzielnie składowane, jednak tam ilość tych zarazków, ilość tych różnych drobnoustrojów jest bardzo duża. I pomieszczenie kolejne, gdzie będzie pomieszczenie Rady Gminy, tu będą odbywać radni komisje. I zapraszam na trzecią kondygnację. Witam Państwa bardzo serdecznie na trzeciej kondygnacji, czyli na drugim piętrze Urzędu Gminy. Znajdujemy się w klatce schodowej i tu mamy wyjście na dach, specjalne właz i dodatkowe schody. Wchodząc do głównej części, tutaj jest ta część administracyjna, gdzie znajdują się większość pracowników Urzędu Gminy. I zaczynamy od razu po lewej stronie, od pierwszych pomieszczeń. Referat inwestycyjny, rezerwat pozyskiwania funduszy i w tym pokoju pozyskiwanie funduszy, ale również rozpatrywanie już wniosków złożonych, czyli sama inwestycja. Pan Paweł Goleń, kierownik referatu, który będzie miał wreszcie samodzielne stanowisko. Kolejne pomieszczenie będzie to pokój narad, gdzie będziemy przyjmować
tutaj naszych inwestorów, gdzie będziemy wyjaśniać sobie wszystkie sprawy. Teraz to wszystko się dzieje w jednym miejscu, a tak będzie dodatkowy pokój, gdzie będzie można te sprawy wyjaśniać. I oczywiście kolejne pomieszczenie, w którym będą pracownicy już stricte merytoryczni przy samych projektach. To jest to serce, gdzie te inwestycje są realizowane i są one procedowane. Przechodzimy do następnych pomieszczeń. Pomieszczenie socjalne, tak jak na poprzednich piętrach. Tak, żeby pracownicy mieli miejsce, gdzie zjeść tą kanapkę. Przechodzimy do referatu finansowego. Pierwsze pomieszczenie z bardzo ładnym widokiem. Chyba najładniejszy widok w całym urzędzie. Kolejne pomieszczenie z referatu finansowego. Jest to pomieszczenie pani skarbnik. Pomieszczenie kilkukrotnie większe od tego, gdzie obecnie pani skarbnik urzęduje. Kolejne pomieszczenie w referacie finansowym. Też dla dwóch, maksymalnie trzech pracowników. Od strony południowej, cała strona południowa, tak jak na poprzednich kondygnacjach, ma założoną klimatyzację. I jeszcze jeden pomieszczenie z referatu finansowego. Przechodzimy do ostatniego pomieszczenia referatu finansowego. To pomieszczenie jest rezerwowe z racji tego, że jest bardzo dużo dokumentów, archiwum jakieś podręczne, bądź ewentualnie dla stażystów, dla pracowników, którzy jeszcze do nas przyjdą. Jak Państwo widzą, sam referat finansowy jest oddzielony wewnętrznymi drzwiami. Naprzeciwko referatu inwestycyjnego związanego z pozyskiwaniem funduszy mamy referat inwestycji związany z budownictwem, z ochroną środowiska oraz zmieniem. Także po kolei trzy kolejne pomieszczenia są związane właśnie z tymi trzema działami tego referatu, czyli referat inwestycyjny jest po dwóch stronach korytarza, od strony północnej oraz od strony południowej. Przechodzimy do następnej części. Naprzeciwko zaraz wejścia na tą kondygnację mamy referat organizacyjny, także poszczególne działy związane z zamówieniami publicznymi, kadrami, ze szkolnictwem, akcyzą u pana Kamila, także też będą Państwo wiedzieli, gdzie mniej więcej się na tą chwilę kierować. Kolejne dla pracowników dotyczących bezpieczeństwa, czyli OSP. Przechodzimy do kolejnej części. Pani nasza mecenas, pani Agnieszka, która wreszcie dorobiła się swojego pomieszczenia, swojego pokoju. I naprzeciwko będzie pomieszczenie dla archiwisty. Także to jest przed tą strefą typowo związaną z sekretariatem. Przechodzimy przez drzwi do sekretariatu. I tutaj bezpośrednio za wejściem po lewej stronie mają Państwo zastępcę wójta, sekretarza, panią Iwonę Krawczyk, która ma połączenie z panią mecenas bezpośrednio, żeby konsultować. Naprzeciwko pomieszczenie dla kontroli zewnętrznych, dla takich doraźnych spotkań, gdzie będzie można to pomieszczenie wykorzystać. I wchodzimy do samego sekretariatu. Już czeka nas pani Agnieszka. Dzień dobry. I szanowni Państwo, w sekrecie mamy wejście do dwóch archiwów. Pierwsze archiwum większe, urzędowe. Znajduje się nowoczesny system regałów przesuwnych. Praktycznie jedną ręką można kilka regałów razem przesunąć. Także jest to na pewno fajne rozwiązanie, które dużo miejsca nam zaoszczędzi. Drugie archiwum dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dużo mniejsze, raptem trzy regaliki, ale muszą one być zgodnie z przepisami oddzielnie. Szanowni Państwo, na końcu znajduje się gabinet wójta, także zapraszam Państwa do mnie do gabinetu. I tutaj będę miał przyjemność Państwa przyjmować, obsługiwać, załatwiać sprawy. Także jeśli będzie jakaś potrzeba, bardzo serdecznie zapraszam Państwa do mnie. Z tyłu na zapleczu mojego gabinetu jest małe pomieszczenie kuchenne,
także zawsze jest takowe potrzebne. I małe jeszcze pomieszczenie, tak zwana poczekalnia, gdzie będzie można na chwilę kresu usiąść, ale z wyjściem na taras, i to jest taki smaczek, który wyszedł jakby przy realizacji tej inwestycji, na północnej pierzei, na tej wysokości zamontowane są powietrzne pompy ciepła. Na południowej ta przestrzeń została pusta, w związku z tym zagospodarowaliśmy ją w ten sposób, że została ona wyłożona płytami. Może będzie kiedyś przy okazji wypić tą kawę, herbatę z państwem właśnie na tym tarasie.